Krótka historia świata, N. Gombrich, rozdział 40. Kawałek historii, który przeżyłem sam. Spojrzenie wstecz. Zupełnie czym innym jest uczyć się historii z książek, a czym innym przeżywać ją samemu. Chciałem o tym przypomnieć także na poprzednich stronach, porównując spojrzenie w przeszłość z widokiem, jaki roztacza się pod nami z wysoko lecącego samolotu. Na brzegach rzeki czasu widzimy wtedy tylko nieliczne szczegóły. Ale wiesz też, jak inaczej ta rzeka wygląda z bliska, kiedy płyną nam naprzeciw pojedyncze fale. Niektóre rzeczy widać wtedy lepiej, a niektórych nie widać już wcale. Tak samo było ze mną. Poprzedni rozdział skończył się przecież na straszliwej wojnie w latach 1914-1918. Wprawdzie już wtedy byłem na świecie, ale miałem dopiero 9 lat, kiedy się skończyła. Dlatego pisałem też o tym, czego dowiedziałem się z książek. W ostatnim rozdziale chciałbym Ci trochę opowiedzieć o tym, co rzeczywiście przeżyłem sam. A im więcej się nad tym zastanawiam, tym dziwniejsze to mi się wydaje. Bo od roku 1918 ogromnie dużo zmieniło się na świecie, ale niektóre z tych zmian nastąpiły tak niespostrzeżenie, że dzisiaj wydają nam się zupełnie oczywiste. Nie było wtedy na przykład telewizji ani komputerów, podróży w kosmos ani energii jądrowej. Ale o najważniejszej zmianie szczególnie łatwo zapominamy. O tym, że dzisiaj jest na świecie o wiele więcej ludzi niż w czasach mojej młodości. Pod koniec wojny światowej było na naszym globie ponad 2 miliardy, a teraz, te dane dotyczą czasu wydania tej książki, jest ich już ponad 2 razy więcej. Tak duże liczby niewiele nam mówią, ale nie możemy ich, bo nie możemy ich sobie wyobrazić. Ale przypomnijmy sobie, że obwód Ziemi na równiku wynosi dość dokładnie 40 milionów metrów. Jeśli ludzie stoją gdzieś w kolejce do jakiegoś okienka, to może przypada ze 2 na metr. Czyli że kolejka 80 milionów cierpliwie czekających ludzi obeszłaby całą Ziemię. A więc już wtedy owinęłaby mniej więcej 22 razy Ziemię, a dzisiaj nasze 4,5 miliarda ludzi utworzyłyby kolejkę, która owinęłaby się wokół Ziemi ponad 50 razy. Poza tym w latach, kiedy liczba ludności tak niesamowicie wzrosła, kula ziemska, na której wszyscy żyjemy, równie niespostrzeżenie coraz bardziej malała. Oczywiście nie malała naprawdę, ale technika, przede wszystkim technika lotnicza, coraz bardziej zmniejszała odległości między kontynentami. To także przeżyłem sam. Gdy jestem na jakimś lotnisku, gdzie głośnik zapowiada kolejny lot do Delhi, Nowego Jorku, Hongkongu czy Sydney i kiedy widzę kłębiące się tłumy ludzi szykujących się do odlotu, często muszę wracać myślami do czasów mojej młodości. Wtedy pokazywało się kogoś palcem i mówiło, to ten był w Ameryce albo nawet ten był w Indiach. Dzisiaj niewiele jest takich miejsc na świecie, do których nie moglibyśmy dotrzeć w kilka godzin. Ale nawet jeśli sami nie jeździmy do dalekich krajów, to i tak są one dzisiaj bliżej nas niż jeszcze w czasach mojej młodości. Jeśli gdzieś na świecie dzieje się coś ważnego, to następnego dnia czytamy o tym w gazecie, słyszymy w radiu, czy widzimy w wiadomościach telewizyjnych. Mieszkańcy dawnego Meksyku z całą pewnością nic nie wiedzieli o zniszczeniu Jerozolimy, a w Chinach prawdopodobnie nikt nie słyszał o skutkach wojny 30-letniej. W latach I wojny światowej było już inaczej. Przecież właśnie dlatego nazywamy ją wojną światową, że dało się w nią wciągnąć tyle państw i narodów. Nie oznacza to oczywiście, że wszystkie te wiadomości, które dochodzą do nas teraz ze wszystkich stron są prawdziwe. Ja też się przekonałem, że nie powinienem wierzyć we wszystko, co czytałem w gazetach. Choćbym
Chciałbym podać jeden taki przykład. Mając świadomość, że pierwszą wojnę światową przeżyłem już sam, byłem pewien, że mogę wierzyć we wszystko, co mi wtedy opowiadano. Dlatego poprzedni rozdział, Dzielenie świata, nie wyszedł mi niestety tak bezstronnie, jak z całą pewnością zamierzałem. Zwłaszcza to, że co na koniec napisałem o roli amerykańskiego prezydenta Wilsona, wyglądało inaczej niż wtedy sądziłem. Przedstawiłem tę sprawę tak, jakby Wilson poczynił Niemcom i Austriakom obietnice, które potem nie zostały dotrzymane. Byłem święcie przekonany, że dobrze to pamiętam, bo przecież żyłem w tych czasach, a później tylko zapisałem to, w co wtedy ludzie powszechnie wierzyli. A powinienem był sprawdzić, bo zwłaszcza historyk powinien to w każdym razie zrobić. Krótko mówiąc, to prawda, że prezydent Wilson na początku 1918 roku wystąpił z propozycją pokojową. Ale najważniejsze jest to, że Niemcy, Austria i ich sojusznicy wtedy jeszcze mieli nadzieję, że mogą wygrać wojnę. Zignorowali więc jego apel. Dopiero gdy 10 miesięcy później, pośród straszliwych ofiar, przegrali wojnę, mogli się powołać na tą propozycję, ale wtedy była już nieaktualna. Jak istotny i pożałowania godny był mój błąd, łatwo mogę dowieść. Bo chociaż wtedy nie zdawałem sobie z tego sprawy, to jednak powszechnie panujące wśród pokonanych narodów przekonanie, że padły ofiarą oszustwa i stąd ich nieszczęście, szczególnie ułatwiło sprawę ambitnym podżegaczom, którzy chcieli zamienić rozczarowanie we wściekłość i żądę zemsty. Wolałbym nie wymieniać ich z nazwiska, ale w końcu każdy chyba wie, że myślę tu głównie o Adolfie Hitlerze. W czasie I wojny światowej Hitler był żołnierzem i też był przekonany, że gdyby nie oszustwo, armia niemiecka nigdy by nie została pokonana. Że nie tylko sam Wilson, lecz w ogóle cała wroga propaganda winna jest temu, że Niemcy i Austriacy w kraju pozostawili żołnierzy na froncie samym sobie. Hitler pomyślał, że teraz trzeba przewyższyć tamtych w sztuce propagandy. Był porywającym trybunem ludowym i przyciągał masy. Wiedział przede wszystkim to, że najskuteczniej można podbechtać ludzi, wskazując im kozła ofiarnego, który jest winien ich nieszczęściu, i takiego kozła znalazł w Żydach. O losach tego pradawnego narodu już kilkakrotnie wspomniałem w tej książce. O jego dobrowolnym separowaniu się od innych, o jego bezdomności po zniszczeniu Jerozolimy, a także o prześladowaniu Żydów w średniowieczu. Ale chociaż sam pochodzę z żydowskiej rodziny, nigdy bym nie pomyślał, że za moich czasów te okropności mogłyby się powtórzyć. Tu muszę przyznać się otwarcie do kolejnej pomyłki, którą popełniłem, a która może nawet nie przynosi mi wstydu. Z rozdziału Naprawdę nowe czasy można się dowiedzieć, że zaczęły się one dopiero wtedy, kiedy ludzie przestali myśleć brutalnymi kategoriami dawnych czasów, a idee i ideały oświęcenia w XVIII wieku stały się tak powszechne, że od tamtej pory uchodzą za oczywiste. Kiedy to pisałem, wydawało mi się rzeczywiście nie do pomyślenia, że ludzie kiedykolwiek znowu zniżą się do tego poziomu, żeby prześladować wyznawców innej religii, wymuszać zeznaniami tortury albo w ogóle negować prawa człowieka. To, co wydawało mi się wtedy nie do pomyślenia, jednak się stało. Ten smutny krok wstecz wydaje się nie do pojęcia, ale może dla młodych ludzi wcale nie jest trudniejszy do zrozumienia niż dla dorosłych. Wystarczy, żeby w szkole mieli oczy otwarte. Uczniowie bywają przecież często nietolerancyjni. Wyśmiewają na przykład nauczyciela tylko dlatego, że jakaś niemodna część ich garderoby wydaje się klasie komiczna, a kiedy tracą przed nim respekt, często rozpętuje się piekło. Także kolega w szkole, jeśli się trochę różni od innych, czy tylko kolorem skóry, czy włosów, czy to sposobem mówienia albo jedzenia, łatwo staje się ofiarą. Dręczą go niemiłosiernie, a on nie ma jak się bronić. A przecież z pewnością nie wszyscy w klasie są szczególnie okrutni czy bez serca.
lecz nikt nie lubi psuć zabawy, to też w większości jakoś się do tamtych przyłączają i pokrzykują razem z innymi, a w końcu prawie nie mogą poznać samych siebie. Niestety, dorośli ludzie też nie zachowują się lepiej, zwłaszcza kiedy nie mają innego zajęcia i źle im się wiedzie, albo gdy tylko myślą, że im się źle wiedzie. Łączą się wtedy z towarzyszami niedoli, prawdziwej lub urojonej, idą marsowym krokiem po ulicach, powtarzają chórem najbardziej bezsensowne hasła, a w dodatku jeszcze im się wydaje, że są wspaniali. Sam widziałem, jak zwolennicy Hitlera w swoich brunatnych koszulach napadali na żydowskich studentów Uniwersytetu Wiedeńskiego, a kiedy pisałem tę książkę, Hitler przejął już władzę w Niemczech. Wydawało się tylko kwestią czasu, kiedy również rząd Austrii padnie jego ofiarą, to też rzeczywiście szczęśliwie się dla mnie złożyło, że zostałem zaproszony do Anglii, zanim wojska Hitlera w marcu 1938 roku wkroczyły do Austrii, a także u nas, tak jak w Niemczech, w niebezpieczeństwie znalazł się każdy, kto nie chciał zamiast dzień dobry mówić Heil Hitler. W takiej sytuacji aż nadto szybko się okazuje, że zwolennicy tego rodzaju ruchów znają tylko jedną zbrodnię – brak wierności swojemu tak zwanemu Führerowi i tylko jedną cnotę – bezwzględne posłuszeństwo. Każdy rozkaz, który mógłby przybliżyć zwycięstwo, musi być wykonany, nawet gdy narusza przykazania humanitaryzmu. Oczywiście zdarzały się w dziejach ludzkości podobne rzeczy i o niektórych pisałem w tej książce, na przykład o pierwszych zwolennikach Mahometa, także o jezuitach powiadano, że posłuszeństwo stawiają na pierwszym miejscu. O zwycięstwie komunistów w Rosji pod wodzą Lenina też wspominałem, a zdeklarowani komuniści również nigdy nie chcieli nawet myśleć o tolerowaniu przeciwników. Ich bezwzględność w dążeniu do celu nie znała granic, a jej ofiarą padły miliony ludzi. W latach po I wojnie światowej tolerancja coraz bardziej znikała z życia także w Niemczech, we Włoszech i w Japonii. Politycy w tych krajach opowiadali swoim rodakom przede wszystkim, że podczas dzielenia świata dostało im się za mało, bo właściwie to oni mają prawo panować nad innymi narodami. Włochom przypominali, że przecież pochodzą od starożytnych Rzymian, Japończykom o ich wojowniczych szlachcicach, a Niemcom o dawnych Germanach, Karolu Wielkim czy Fryderyku Wielkim. Mówili, że to nieprawda, iż wszyscy ludzie są tyle samowarci, że tak jak istnieją rasy psów, które bardziej niż inne nadają się do polowania, tak i oni są najlepszymi ludźmi, którzy nadają się do rządzenia. Znam pewnego starego, mądrego mnicha buddyjskiego, który mówił swoim rodakom, że chciałby wiedzieć, dlaczego wszyscy ludzie zgodnie uważają za śmieszne i zawstydzające, jeśli ktoś o sobie samym powiada: ja jestem najmądrzejszym, najsilniejszym, najodważniejszym, najbardziej utalentowanym człowiekiem na świecie. Ale jeśli zamiast ja powie my i ogłosi, że to my jesteśmy najmądrzejszymi, najsilniejszymi, najodważniejszymi i najbardziej utalentowanymi ludźmi na świecie, to wszyscy w jego ojczyźnie zachwytem biją mu brawo i nazywają go patriotą. A przecież to nie ma nic wspólnego z patriotyzmem. Przecież można być przywiązanym do swojej ojczyzny, a przy tym nie twierdzić, że wszędzie indziej żyje się tylko bezwartościowo, że żyje tylko bezwartościowa hołota. I im więcej ludzi dawało posłuch temu nonsensowi, tym bardziej pokój był zagrożony. A kiedy jeszcze wybuchł wielki kryzys gospodarczy i ogromną rzeszę ludzi w Niemczech skazał na bezrobocie, najprostszym wyjściem wydawała się wojna, na którą bezrobotni staną się żołnierzami albo pracownikami przemysłu zbrojeniowego. I kiedy unieważni się znienawidzone traktaty z Wersalu i Saint-Germain,
Wmawiano sobie, że demokratyczne kraje na zachodzie, czyli Francja, Anglia i Ameryka, od tak dawna są przywiązane do życia w pokoju i zniewieściałe, że nawet nie będą chciały się bronić. To prawda, że nikt tam nie chciał wojny i że robiono wszystko, żeby nie dać Hitlerowi pretekstu do wpędzenia świata w nieszczęście. Ale niestety jakiś pretekst zawsze się znajdzie, bo tak zwane incydenty można także zaaranżować. I 1 września 1939 roku armia niemiecka wkracza do Polski. Mieszkałem już wtedy w Anglii i sam widziałem, jak bardzo smutni, ale też zdezorientowani byli ludzie, którzy teraz znowu musieli iść na wojnę. Tym razem nikt nie śpiewał wesołych żołnierskich piosenek, nikt nie liczył na wojenną sławę. Ludzie spełniali tylko swój obowiązek, bo trzeba było skończyć z tym obłędem. Moim zdaniem zadaniem stało się słuchanie niemieckiego radia i tłumaczenie jego audycji na angielski, żeby było wiadomo, co się niemieckim słuchaczom opowiada, a co przemilcza. Przeżyłem 6 lat tej straszliwej wojny, od roku 1939 do roku 1945, niejako od dwóch stron, aczkolwiek w bardzo różny sposób. W Anglii widziałem determinację, ale też niedostatek, lęk o żołnierzy na froncie, skutki nalotów bombowych i troskę o zmienne koleje wojny. Z niemieckiego radia słyszałem najpierw tylko triumfalny wrzask i obrzydliwe urągania. Hitler wierzył w siłę propagandy, a jego wiara wydawała się uzasadniona, dopóki niemieckie sukcesy pierwszych 2 lat wojny przechodziły najśmielsze oczekiwania. Niemcy, Dania i Norwegia, Holandia i Belgia, Francja, wielkie obszary Związku Radzieckiego i kraje bałtyckie zostały wzięte szturmem i tylko Anglia, mała wyspa na skraju Europy, jeszcze stawiała opór. Ale to też nie mogło trwać długo, bo radio niemieckie raz po raz triumfalnie donosiło, ile to okrętów wiozących Anglikom żywność i broń zatopiły łodzie podwodne. Ale gdy w grudniu 1941 roku Japończycy bez wypowiedzenia wojny i zaatakowali i niemal zniszczyli amerykańską flotę stojącą w porcie, a Hitler ze swojej strony wypowiedział wojnę Ameryce, gdy jesienią 1942 roku wojska niemieckie musiały się cofnąć w Afryce Północnej, a w styczniu 1943 roku pod Stalingradem zostały pobite przez Rosjan. Gdy Luftwaffe okazała się bezsilna i nie powstrzymała straszliwych nalotów na niemieckie miasta, wtedy się okazało, że samymi słowami i fanfarami zwyciężyć nie można. Winston Churchill w swojej niemal beznadziejnej sytuacji, przejmując rządy w Anglii, powiedział: mogę wam obiecać tylko krew, znój, łzy i pot. I właśnie dlatego mu wierzyliśmy, gdy nam dawał iskierkę nadziei. A ilu niemieckich słuchaczy w ogóle zwracało uwagę na wykręty i obiecanki, jakie dzień w dzień słyszałem z niemieckiego radia, tego nie wiem. Wiem tylko tyle, że ani niemieccy radiosłuchacze, ani my nie dowiedzieliśmy się wtedy niczego o najstraszliwszej zbrodni, jaką Niemcy popełnili w czasie wojny. W tym smutnym kontekście muszę i niech mi będzie wolno odesłać czytelnika do wcześniejszego fragmentu tekstu. Napisałem tam o hiszpańskich zdobywcach, że zaczęli w Meksyku i w innych rejonach Ameryki w najobrzydliwszy sposób wycinać w pień indiańskie ludy o starej kulturze. Ten rozdział historii ludzkości jest tak przerażający i tak zawstydzający dla nas, Europejczyków, że wolę pominąć go milczeniem. Jeszcze chętniej pominąłby milczeniem tę wielką zbrodnię popełnioną w XX wieku, bo w końcu kieruję tę książkę do młodych ludzi, którym wolałbym oszczędzić najstraszliwszych, najdrastyczniejszych opisów.
Ale dzieci też kiedyś dorastają, a więc i one muszą się dowiedzieć z historii, jak łatwo szczucie i nietolerancja mogą zmienić ludzi w bestie. W ostatnich latach II wojny światowej żydowscy mieszkańcy wszystkich krajów Europy okupowanych przez armię niemiecką, miliony mężczyzn, kobiet i dzieci, zostali bowiem wypędzeni ze swoich ojczyzn, w większości wywiezieni na wschód i tam zamordowani. O tym, jak wspominałem, radio niemieckie nigdy nie opowiadało swoim słuchaczom. A gdy z końcem wojny te niepojęte fakty stały się znane, tak samo jak wielu innych z początku, nie mogłem w nie uwierzyć. Niestety, istnieją niezliczone dowody, że ta niesłychana zbrodnia rzeczywiście została popełniona. I chociaż tak wiele lat już upłynęło od tamtej pory, jest ogromnie ważne, żeby jej nie zapomnieć i nie pozwolić zatuszować. Dla tych narodów zamieszkujących naszą małą planetę coraz bardziej nieodzowne staje się wychowanie do szacunku i wzajemnej tolerancji. Już choćby dlatego, że za sprawą osiągnięć techniki mamy do siebie coraz bliżej. Tego też dowiodła wojna światowa, gdyż dzięki niemal niewyczerpanym rezerwom amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego, z którego korzystały także Anglia i Rosja, musiała się nieuchronnie skończyć. Mimo rozpaczliwego oporu niemieckich żołnierzy, Anglicy i Amerykanie latem 1944 roku zdołali wylądować w Normandii i przejść do ofensywy. W tym samym czasie Rosjanie ścigali osławioną armię niemiecką i wreszcie w kwietniu 1945 roku dotarli do Berlina, gdzie Hitler odebrał sobie życie. O traktacie pokojowym tym razem nie było mowy. Zwycięzcy wzięli kraj pod wojskową okupację i przez kilkadziesiąt lat biegła przez Niemcy pilnie strzeżona granica między strefami dwoma wpływów komunistycznej Rosji i zachodnich demokracji. Klęska Niemiec nie oznaczała jednak końca wojny światowej, gdyż wciąż jeszcze nie udało się pokonać Japończyków, którzy zajęli ogromne obszary Azji. Gdy walką nie było końca, Amerykanie użyli zupełnie nowej broni – bomby atomowej. Tuż przed wybuchem wojny spotkałem przypadkowo młodego fizyka, który mówił o artykule opublikowanym przez wielkiego duńskiego naukowca Nilsa Bohra. Artykuł dotyczył teoretycznej możliwości skonstruowania bomby uranowej, która siłą niszczenia daleko przewyższy wszelkie znane materiały wybuchowe. Wyraziliśmy wtedy nadzieję, że ta niezrównana broń zostanie najpierw zrzucona na jakąś niezamieszkałą wyspę, aby pokazać zarówno wrogom, jak i przyjaciołom, że mogą zapomnieć o wszystkich dotychczasowych wyobrażeniach na temat walki i wojny. I chociaż wielu naukowców, którzy podczas wojny usilnie pracowali nad skonstruowaniem tej broni, z pewnością podzielało tę nadzieję, to jednak ona się nie spełniła. Pierwszymi ofiarami niewyobrażalnej katastrofy padły w sierpniu 1945 roku japońskie miasta Hiroshima i Nagasaki, a Japonia wtedy rzeczywiście się poddała. Było dla nas wszystkich jasne, że ten wynalazek rozpoczął zupełnie nowy rozdział w dziejach świata, gdyż odkrycie energii atomowej można właściwie porównać tylko z wynalezieniem sposobu na rozniecanie ognia. Ogień też może ogrzewać i może niszczyć, ale spustoszenia spowodowane przez ogień są niczym w porównaniu z niszczącą siłą broni jądrowej. Dziś jeszcze zwielokrotniono. Miejmy nadzieję, że to doświadczenie nie pozwoli jej użyć ponownie przeciw ludziom, ale wszyscy wiemy, że dwa największe mocarstwa, Amerykanie na zachodzie i Rosjanie na wschodzie, posiadają niesamowite ilości tej broni. Chociaż i jedni, i drudzy zdają sobie sprawę, że w razie użycia jej sami by też nie przeżyli. Od tamtej pory świat oczywiście zupełnie się zmienił. Narody całych połaci ziemi, które przed wojną należały do Imperium Brytyjskiego,
są dziś w większości już niepodległe, ale niestety wciąż jeszcze nie stały się bardziej zgodne. Mimo okrutnych walk i groźnych kryzysów, jakie nadal wybuchają w różnych miejscach globu, oszczędzona nam jednak została od 1945 roku III wojna światowa, bo każdy przecież wie, co mogłoby oznaczać koniec dziejów świata. Mała to pociecha, no ale zawsze. Ta całkiem nowa sytuacja w dziejach ludzkości oczywiście skłoniła wielu ludzi do potępienia zdobyczy naukowych jako takich, skoro doprowadziły nas na skraj katastrofy. Nie powinniśmy jednak zapomnieć, że właśnie również nauka i technika pozwoliły przynajmniej częściowo naprawić zniszczenia wojenne, także w dotkniętych nimi krajach normalne życie mogło rozpocząć się wcześniej, niż ktokolwiek ośmielał się marzyć. Na koniec chciałbym dokonać jeszcze jednej korekty w mojej książce i nadrobić zaniedbanie, które leży mi na sercu. Moje ujęcie tematu człowiek i maszyna nie jest może błędne, ale pozostaje troszkę jednostronnie. To niewątpliwie prawda, że zastąpienie pracy ręcznej przez pracę fabryczną pociągnęło za sobą wielką nędzę ludzi, ale powinienem był też wspomnieć, że gdyby nie nowe techniki produkcji masowej, w ogóle nie można byłoby zapewnić wyżywienia, odzieży i mieszkań ciągle rosnącej liczbie ludności. To, że rodziło się coraz więcej ludzi i coraz mniej z nich w niemowlęctwie umierało, także przypisać możemy w dużej mierze naukowym postępom w medycynie, która domagała się na przykład zakładania wodociągów i kanalizacji. Postępujące uprzemysłowienie Europy, Ameryki, a także Japonii pozbawiło nas z pewnością wielu pięknych rzeczy, ale nie powinniśmy zapomnieć, ile dobrodziejstw, tak, dobrodziejstw nam przyniosło. Bardzo dobrze sobie pamiętam, kogo w czasach mojej młodości uważano za ludzi biednych. Nie tylko nędzarze, czyli żebracy i bezdomni wyglądali inaczej niż zamożni mieszczanie w wielkich miastach, ale również robotników i robotnicy z daleka można było poznać po ubraniu. Kobiety miały co najwyżej chusty do ochrony przed zimnem. Żaden robotnik nigdy by nie nosił białej koszuli, bo by się szybko brudziła. Mówiło się nawet o zapachu biedy, gdyż większość ludzi w miastach mieszkała w źle wietrzonych mieszkaniach, a co najwyżej jedynym kranem z wodą na klatce schodowej. Za to mieszczańskie domostwo nie tylko bogatych ludzi miało zwykle kuchenkę, pokojówkę, a także piastunkę. Wprawdzie żyło im się tam pewnie często lepiej niż gdyby zostały u siebie, ale gdyby chyba nie należało do przyjemności tylko raz w tygodniu mieć wychodne, czy w ogóle być zaliczanym do służby. Właśnie w czasach mojej młodości ludzie zaczęli się nad tym zastanawiać i po I wojnie światowej prawo używało już określenia pomocy domowe. Lecz gdy jeszcze jako student przyjechałem do Berlina, często widywałem na frontowym wejściu do domów tabliczkę z napisem „Wejście tylko dla państwa”, co już wtedy sprawiało mi przykrość. Służba i dostawcy musieli wchodzić kuchennymi schodami i nawet gdy mieli ciężkie rzeczy do wniesienia, nie wolno im było korzystać z windy. To wszystko już minęło jak zły sen. Oczywiście istnieją niestety jeszcze dzisiaj i nędza, i dzielnice nędzy w miastach Europy i Ameryki, ale większość robotników fabryk, czy nawet większość bezrobotnych żyje dziś pewnie lepiej niż niejeden średniowieczny rycerz w swoim zamku. Jedzą lepiej, przede wszystkim są zdrowsi, z reguły żyją też dłużej. Ludzie od niedawnych, najdawniejszych czasów marzyli o złotym wieku, a teraz, gdy dla tak wielu z nich złoty wiek stał się niemal rzeczywistością, nikt nie chce tego przyjąć do wiadomości. W krajach Europy Wschodniej, w którym armia rosyjska narzuciła ustrój komunistycznych, było jednak całkiem inaczej.
Ale w roku 1989 sytuacja nieoczekiwanie się zmieniła. Niemcy podzielone po wojnie znowu zostały zjednoczone. W pozostałych krajach komunistycznych ustrój się załamał. Rozdział poświęcony I wojnie światowej zakończyłem słowami. Wszyscy mamy nadzieję na lepszą przyszłość. Ona przecież musi nadejść. Czy rzeczywiście nadeszła? Na pewno nie dla wszystkich, którzy zaludniają naszą planetę. Wciąż wśród rosnącej liczby ludności w Azji, Afryce i Ameryce Południowej panuje jeszcze ta sama nędza, jak u nas wcale nie tak dawno temu uchodziła za normalne zjawisko. Niełatwo temu zaradzić, bo także tam nędza jak zawsze idzie w parze z brakiem tolerancji. Ale dzięki lepszemu przepływowi informacji poruszyło się także sumienie bogatych narodów. Jeśli gdzieś daleko zdarzy się trzęsienie ziemi, wielka powódź czy susza i pociąga za sobą wiele ofiar, tysiące ludzi w zamożnych krajach oddają do dyspozycji swoje środki i siły, by przyjść z pomocą. Tego wcześniej także nie było. I to jednak dowodzi, że nasza nadzieja na lepszą przyszłość jest uprawniona. Koniec rozdziału 40 i całej książki.